Saga Egmont przedstawia. Sven Hassel. Komisarz. Przekład Juliusz Wilczur-Gasztecki. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Produkcja audioteka.pl Wielu ucierpiało na wojnie. Od głodu, od ran, od mrozu. Ale najbardziej cierpieli ci, którzy nie nosili broni i ginęli niezauważeni. Zaginieni. Cierpieli oni od ludzkiej ręki, każde serce widziało ich katów, a wokół nich kraj, z którego wyrośli, powoli rozszarpywał ich na strzępy. Nordal Greek. Tę książkę dedykuję memu staremu przyjacielowi, skandynawskiemu producentowi filmowemu, Justowi Betzerowi, który z entuzjazmem podjął się filmowania moich książek. Sven Hassel. Sumienie żołnierza jest tak szeroko otwarte, jak brama piekieł. William Shakespeare. Gaulajterowi spieszyło się. Prół przed siebie bezlitośnie, nie zważając na tłoczących się na drodze uchodźców. Jego trójosiowy pojazd był wyładowany po brzegi. Miasto opuścił jako pierwszy. Samochód napełniono zapasami na wiele dni. Stało się tak, ponieważ daleki odgłos dział czołgowych przekonał Gauleitera, że nadszedł czas, by wyruszyć w podróż. Ze swego licznego personelu zabrał ze sobą tylko młodą sekretarkę. Wierzyła ona w firera, partię i ostateczne zwycięstwo. Otuliła się szczelnie i futrem z norek. Należało kiedyś do bogatej kobiety, która zginęła w Auschwitz. Czterokrotnie zatrzymywała ich żandarmeria polowa, ale złoto-brązowy mundur gaulajtera wystarczał za hasło do przepuszczenia. Przy ostatnim postoju strażnicy ostrzegli ich, by nie jechali dalej. Następne posterunki, na które się natkną, będą amerykańskie, zamykały drogę w miejscu, gdzie skręcała schow na Monachium. Sierżant Policji Wojskowej z brutalną twarzą wetknął lufę swej broni przez okno samochodu. Gauleiter już przebrał się w cywilne ubranie. Chyba nie zgłodniałeś, co? Cywilna świnio? On jest Gauleiterem — uśmiechnęła się sekretarka, która właśnie przestała wierzyć w Firera, partię i ostateczne zwycięstwo. Sierżant wydał długi i niski gwist. Słyszeliście to, chłopcy? — zwrócił się do swoich trzech wartowników. — Ta cywilna świnia jest gaulajterem. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. — Jazda! — rozkazał sierżant, szturchając gaulajtera lufą pistoletu maszynowego. — Pójdziemy na spacerek do lasu i popatrzymy, jak dają sobie radę wiosenne krokusy. Jego oddech śmierdział tanim koniakiem. Sekretarka usłyszała trzy serie z broni automatycznej. Żandarmi znów wynurzyli się z lasu. Była już w połowie drogi przez pola do najbliższej farmy i w ogóle nie usłyszała następnej serii, która rozległa się za nią. Nim padła twarzą na ziemię, była już martwa. Za co u diabła ją zastrzeliłeś? Wrzasnął sierżant poirytowanym głosem. Za ucieczkę, no nie! Odparł radośnie kapral. Kiścią dłoni wepchnął następny magazynek do swego pistoletu. Wkrótce po tym nadjechał następny wyładowany samochód. Rozdział pierwszy czołgi atakują. Drużyna stój. Doleciał przez radio ochrypły głos starego. Z metalicznym trzaskiem odrzucił klapę włazu wieżyczki i jednocześnie wyciągnął z kieszeni swą starą, obdrapaną fajkę ze srebrnym wieczkiem. Tak doświadczony, twardy żołnierz jak nasz dowódca drużyny w sercu nadal był stolarzem. Otaczała go aura trocin i drzewnych stróżyn. Do diabła z tym cholernym sprzętem, zaklął z trudem obracając się w wąskim otworze wieżyczki. Nowa gruba bielizna zimowa spowodowała, że człowiek jego postury stał się dwukrotnie szerszy w talii. Gdzie się szlaja Barcelona i jego banda? Otworzyłem boczny włas i zmęczonym spojrzeniem obrzuciłem długą kolumnę czołgów, grzechoczących po brukowanej drodze. Były to ciężkie czołgi wyposażone w miotacze ognia. Przed nami musiało znajdować się coś bardzo dobrze bronionego, inaczej te pancerniaki nie szłyby na czele. Tałaśliwa banda cyrulików, no nie, mruknął mały, ostrożnie wychylając usmoloną twarz przez włas dla amunicyjnego. Jezus, Maria! wrzasnął, dając nura do środka, gdy ogień wylotowy kilku diktiariewów plunął z okien jakiegoś budynku handlowego, stojącego trochę dalej przy ulicy. Nasze karabiny maszynowe natychmiast zaczęły gadać w odpowiedzi. Ze wszystkich stron dolatywał tu podbiegnących nóg, zmieszany z jękami i wywrzaskiwanymi rozkazami. Brzmiało to tak, jakby nagle rozwarły się wszystkie bramy piekła. Jakaś postać w ziemistym mundurze, niosąca minę magnetyczną, wspinała się po naszym przednim pancerzu, nim napastnik zdążył umieścić minę przy podstawie wieżyczki, mały zmiotł go serią pistoletu maszynowego. Ulica w jednej chwili zaroiła się od Rosjan, wylewali się jak potop ze wszystkich drzwi i okien. Nagle zobaczyłem rosyjski hełm koło naszego otwartego bocznego włazu. Odruchowo opróżniłem wykrzywioną twarz magazynek mego pistoletu. Twarz rozpadła się jak rozbite jajko. Granaty! krzyknął stary, wyszarpując granat trzonkowy z magazynu. Wyciągam z kieszeni moje granaty obronne i ciskam je przez włas. Karbowane jajka wybuchają z ostro brzmiącym trzaskiem. Ludzkie wrzaski rozdzierają ciemność. Dwudziestomilimetrówka ze złością kaszle z okna jednego ze strychów. Małe, niebezpieczne pociski rykoszetami odbijają się od ścian domów. Wygląda to tak, jakby diabły grały w ping-ponga eksplodującymi kulkami ognia. Nie czekając na rozkaz starego, obróciłem wieżyczkę i skierowałem naszą armatę na budynek, z którego działko dwadzieścia milimetrów i diektiariewy pluły perłowymi sznurami zabójczego światła. Nasza długa armata ryknęła gwałtownie. Z niejaką przyjemnością zobaczyłem, jak dwie umundurowane postacie spadły, wirując z okna trzeciego piętra, na moment zaczepiły atrakcję trambajową, a potem runęły na bruk z odgłosem plusku. Posłałem w budynek jeszcze trzy pociski burzące, z dachu podniosły się z rykiem płomienie, dachówki uderzały o bruk jak potworne gradobicie, roztrzaskują się na kamieniach. Ogień szybko przeskoczył z domu na dom. W mgnieniu oka cały ich rząd zmienił się w huczące płomienie. Przerażeni ludzie skakali z okien, woląc rozbić się o bruk, niż spłonąć żywcem. Kto ci kazał otworzyć ogień? Wściekł się stary, waląc mnie trzonkowym granatem. Strzelaj, gdy dostajesz rozkaz, a nie wcześniej. Ty oszalały od prochu skór wielu. Gdybym nie strzelił na bank, by nas załatwili. Broniłem się urażony. Armata jest po to, by z niej strzelać. Może nie? Ten budynek, którego tak się dokładnie pozbyłeś, miał być kwaterą dla pierwszego batalionu. Może to ci trafi do twojej zakutej pały, wysłałeś ją kompletnie w diabły, darł się rozpaczliwie stary. Sabotaż, oto czym to było, stwierdził triumfalnie Hajde albo nie wiem, co oznacza słowo sabotaż. Daj mu kopa przed sąd wojenny, abyśmy nie musieli nigdy go więcej oglądać. Ma zgniłe jajka w miejscu dla mózgu, szczeknął złośliwie mały. Nasrać na własny próg zamiast na śnieg to jakby srać soplami lodu, rozwalmy mu makówkę zamknąć się. Warknął w odpowiedzi stary. Gwałtownie zaczął pykać fajkę. — A widzicie tego tam katabasa? — zachichotał Porta. — Biega jak szalony z Biblią pod pachą i krucyfiksem obijającym się o pępek. Co za szybkość! Wygląda jakby diabeł wbił mu widły w dupę. — Nigdy nie mogłem wykumać, czemu kapelani tak samo boją się wyciągnąć kopyta jak my wszyscy, zwykli zasrańcy. Przecież ich ferajna musi mieć chody w najwyższych sferach. Święci i cnotliwi tak samo boją się wydać ostatnie pierdnięcie, jak i my, poganie, mój synu, stwierdził filozoficznie Porta. Rzeczywistość jest taka, że doprawdy tylko bardzo dobrzy ludzie mogą sobie pozwolić, by stać się religijni. Panther Marsz, komenderuje stary, naciągając słuchawki na uszy i przesuwając na miejsce laryngofon. Druga drużyna za mną. Zgodnie z nawykiem uniósł nad głową zaciśniętą pięść. Sygnał do pójścia naprzód. Silniki Majbacha zawyły i rozgrzewając się grały coraz wyższym tonem. Szerokie gąsienice potoczyły się po zaścielających ulice martwych i rannych. Czołg typu Pantera zatrzymał się nad dołkiem strzeleckim, w którym skryło się dwóch rosyjskich żołnierzy z LKM, i czołg zakołysał się wzdłuż swej osi, jak kura, przygotowująca się, by siąść na jajach. Rozległy się wrzaski i urwały w jednej chwili Rosjanie zostali starci na krwawą mięzgę. Czołgi robią ogłuszający hałas ich działa i broń maszynowa tłumią wszelkie inne odgłosy. Tu, Anna, tu, Anna, powiedział stary do mikrofonu. Berta i Cezar zabezpieczyć flanki. Strzelać tylko do dobrze widocznych celów. Powtarzam, strzelać tylko do dobrze widocznych celów. I chcę od Was wszystkich dostać dokładny meldunek o stanie posiadanej amunicji. Teraz ruszyć dupy i w drogę, łachudry. Płomienie liżą wszystkie domy, pociski grzechoczą i dzwonią oboki czołgów, strzelcy karabinów maszynowych ostrzeliwują ją w daremnej nadziei, że mogą wywołać stalowym gigantom jakieś szkody, trujący żółty dym przesącza się do czołgów, aż zmęczone oczy załóg pieką i szczypią. Płonący dach domu zwalił się na czołg typu PZKP FW-3. Płomienie strzeliły w górę i w jednej chwili wóz zmienił się w wybuchającą kulę ognia. Zapasowe beczki paliwa przymocowane do jego tylnego pancerza powodują, że taki czołg jest podróżującą bombą. Zimne, wilgotne, nocne powietrze śmierdzi dymami wybuchów, krwią i trupami. Tuchinka, tu Chinka. Tu Zabrzmiało z odrapanego głośnika. Metaliczny głos dowódcy pułku przedarł się przez panujący w czołgu hałas. Piąta kompania przeprowadzi działania oczyszczające. Jeńców należy odsyłać do batalionu grenadierów. Ostrzegam was. Absolutnie żadnego plądrowania. Złamanie tego zakazu będzie karane z najwyższą surowością. Zawsze my, gderał kwaśno porta dodając gazu. Cholernie cudowne. Gonią nas biednych cholernych szaraków, aż nawet nasze pieprzone skarpety od tego żygają. Czemu jestem tak cholernie zdrów i czemu te śliczne pociski komuchów mnie omijają? Nigdy, nigdy nie odczepię się od tej zasranej wojny i nie dostanę się do ślicznego, czystego szpitala ze ślicznie czystymi antyseptycznymi pielęgniarskimi cipami wokół mnie, stęsknionymi, by skrzyżować oddech z takim rannym, cholernym arabem jak ja? Gorące gówno, narzekał gorzko mały. Ryzykuj cholerne życie codziennie i na każdy sposób zapierdoloną markę dziennie. To ta zasrana niemiecka armia, warczał ze złością Porta. Czemu, ach, czemu urodziłem się w takim zwariowanym na punkcie wojny kraju jak Niemcy? Czuję się zmęczony jak pies, ale wywołana wściekłością energia ciągle ożywia moje sterane ciało. Napchali nas po uszy benzedryną. Przez ostatnie sześć dni nie byliśmy w stanie chwycić więcej niż parę minut snu naraz i włóczymy się w jakimś dziwacznym otumanieniu. Najgorsze ze wszystkiego jest to, że za każdym razem, gdy prawie zasypiamy, budzi nas wstrząs i gorzki smak lęku w ustach. Mały wisi na prętach obronnych. Ma szeroko otwarte oczy, ale nic nie widzi. Ręce zwisają mu bezwładnie, w dłoni trzyma zaciśnięty pistolet Walter P-38. Zachowuje się tak jak my wszyscy. Nie ośmiela się zasnąć, zbliżamy się do punktu niebezpieczeństwa, gdy już nie będziemy w stanie strzec się nadchodzącej śmierci, a ona czeka na nas gdzieś tutaj, być może w postaci wybuchu, a może jako historyczny grad pocisków karabinu maszynowego. Granaty artyleryjskie ze świstem przelatywały wielkimi łukami ponad miastem, wysyłane przez niewidzialne baterie, by uderzać w niewidzialne cele gdzieś daleko za nami. Mały zbudził się i szarpnąwszy całym ciałem uderzył głową w dach czołgu. Klnął długo i gorzko. Z zalewego ucha spływała ciemna krew. Poirytowany tarł ją umazaną w oleju szmatą. Święta Matko Kazańska, co za cholerny sen! mamrotał. Chodziłem po lesie, próbując znaleźć czerwoną, cholerną armię. Nagle zjawił się komisarz i wystrzelił ze mnie całe gówno. Patrzył na nas zupełnie nie rozumiejąc, co widzi. Do kurwy nędzy, powiedział słabym głosem. Teraz już wiem. Nie lubię być zastrzelony. Czołg stanął w miejscu. Błoto i resztki ciał kapią z gąsienic, biała maskująca farba, którą został pomalowany, poszarzała od brudu i prochowych wybuchów. Przeciągamy się po naszych stalowych siedziskach i otwieramy wszystkie klapy, by wpuścić trochę świeżego powietrza, ale napływa tylko trujący żółty dym i smród śmierci. Grenadierzy pancerni chyłkiem przesuwają się wzdłuż ścian budynków. Mają najbrudniejszą robotę ze wszystkich. W nagrodę dostają najczęściej pełny brzuch pocisków z broni maszynowej. Zaczynają od czyszczenia piwnic z fanatyków, ciężkich wariatów, walczących do ostatniego człowieka i ostatniego naboju. Ich nagrodą są szeroko poderżnięte gardła. Idioci z wypranymi mózgami, pełnymi propagandy ili Erenburga. Taki sam gatunek ludzi jak my, jak ci, co umierają szepcząc zmiażdżonymi wargami Heil Hitler. Z miejsca, w którym czekaliśmy w zasadzce, widać w dali step, biało-szarawe morze stapiające się w dali z odległym horyzontem. Daleko, daleko za nami miasta i wioski podpalone ogniem artyleryjskim podczas naszego dzikiego ataku płoną gwałtownie. Gdziekolwiek spojrzeć, wściekłe, czerwone i żółte błyski rozdzierały ciemności nocy, wyraźnie wyznaczając morderczą ścieżkę pancernego ataku. W połowie schodów do jakiejś piwnicy zwisał amerykański dżip Willis z pięcioma bezgłowymi ciałami, siedziały w postawach na baczność, jak na paradzie, Wyglądało to tak jakby potężny nóż odciął głowy czterech rosyjskich oficerów i ich kierowcy jednym gigantycznym zamachem. Było coś dziwnego w tych bezgłowych ciałach ubranych nie w polowe mundury khaki, lecz ciemnozielone ubiory wyjściowe z szerokimi pagonami, połyskującymi w blasku płomieni palącej się nieopodal gorzelni. No i popatrzcie. Takie widoki, odezwał się porta plując precyzyjnie przez szparę obserwacyjną, powodują, że człowiek cieszy się, bo jeszcze pozostał przy życiu, nawet jeśli jest ono monotonne i męczące. — Jak myślisz, dokąd ta ferajna się wybierała, wbita w takie ciuchy i ze wszystkimi magnesami na cipy, które dali sobie radę przylepić na biustach? — zapytał zainteresowany mały. — Musieli zgubić drogę, by wylądować tam, gdzie robi się wojnę. — Ja liczę, że wybierali się na imprezkę z jakimiś materacami polowymi. Oblizał się na samą myśl. Zróbmy im rewizyjkę osobistą, zaproponował mały zeskakując z czołgu. Wybierali się na kurwie przyjątko, to muszą mieć przy sobie jakieś błyskotki. Na bank, że tak. Porta z wielką chęcią przecisnął się przez klapę wieżyczki i pochylił nad porucznikiem z szeregiem stążeczek na piersi. Bohater zaśmiał się chowając stążeczki do kieszeni. Kupców na nie łatwo znaleźć na tyłach z ręcznymi palcami szybko przeszukał kieszenie oficerów, nie bacząc na zaschniętą krew i potrzaskane kości. Niezbyt wiele złotych zębów ma ta banda, stwierdził rozczarowany mały, szperając w spryskanym krwią wozie. – Perfumowane oficerskie papierosy z papierowymi gilzami – orzekł Porta, wkładając niebieskie paczuszki do swych specjalnych, tajnych kieszeni. – Żadnych cygar? – spytał Mały, odwracając ciało z niemiłym, stłumionym dźwiękiem. – Zgłupiałeś, człowieku? – odparł Porta. – Oficerowie Stalina nie palą cygar. To kapitalistyczny zwyczaj. No to mamy szczęście, że jesteśmy cholernymi kapitalistami. Mały roześmiał się głośno, znalazłszy butelkę najwyższej jakości wódki, którą dostarczano tylko najwyższym funkcjonariuszom partyjnym, z granatową etykietką staromodnego kroju. Pojawili się dwaj brudni grenadierzy pancerni, ciągnąc ze sobą wrzeszczącą półnagą kobietę. Rozpaczliwie próbowała się uwolnić, ale oni tylko zaciskali mocniej chwyt. Idziesz z nami, kociaku, chcesz czy nie chcesz, zachichotał lubieżnie jeden z nich. Będziesz miała okazję nacieszyć się wojną w naszym towarzystwie. Zrobim seorgię z pokazami i wszystkim, co do tego pasuje. Ale przerażona kobieta wyraźnie nie miała chęci brać udziału w orgi. Kopnęła jednego z grenadierów w kolano. Wybuchł litanią obrzydliwych przekleństw i chwycił ją brutalnie za gardło brudną, mokrą garścią. — Posłuchaj mnie, dzika kotko! — warknął ze złością. — Zachowuj się kulturalnie, albo rozwalę ci tę ładną twarzyczkę. — Ponimajesz, ty bolszewicka suko? Od dawna ani ja, ani mój kumpel nie mieliśmy żadnego świeżego towaru. — Poniatno, bolszewica! — Idziesz na orgię i ty będziesz tam główną atrakcją. Poni Da, szepnęła zastraszona i wyglądało, że porzuciła wszelkie próby oporu. Koniec zabawy, warknął Stary, zataczając łuk lufą swego PM-u, tak, aby objąć całą trójkę. Puścić ją i to już. Czy może wolicie mały, szybki sąd polowy? Teraz słyszałem już wszystko. – krzyknął większy z dwóch grenadierów, zsuwając hełm na tył głowy. – Skończyłeś trzaskać dziobem, dzięciole? To zapnij pasty na denty udawany dragonie! Puścili dziewczynę i próbowali chwycić przewieszone przez piersi pistolety maszynowe. Nie zauważyli, że stoją za nimi Mały i Porta. – Rączki do góry! Popatrzymy, czy potraficie połaskotać anioły w podeszwy, synkowie! – rozdarł się Porta z radosnym uśmiechem. Obaj grenadierzy pancerni zawrócili na pięcie, trzymając pm -y w gotowości. Pociski przeleciały złośliwie, świszcząc obok twarzy porty. Mały odruchowo przeciął obu grenadierów prawie w pół serią z pepeszy. Jeden zwalił się z wnętrznościami wypływającymi z rozwalonego brzucha, drugi padł na plecy i próbował popełznąć pod gąsienicę czołgu. No to cześć, zaśmiał się mały. Popatrzcie co dzieje się z małymi chłopcami, gdy próbują zwędzić kawałek cipy. Czy to było konieczne? zapytał wzburzony stary, przesuwając do góry zasłaniający część twarzy hełm. A co do cholery chciałbyś, abyśmy zrobili te dwa syfowate skórwy syny, chciały nas zastrzelić na śmierć? zaprotestował oburzony mały. Tak toczy się światek, westchnął Porta, szturchając najbliższe ciało czubkiem buta. Kto strzela pierwszy, żyje dłużej. Stary odetchnął głęboko. Wpełznąwszy do środka przez właz wieżyczki, wybuchł szaleńczym śmiechem. Wiedział bardzo dobrze, że ta wojna pożera nas wszystkich. Protestowanie przeciw okrucieństwu śmierci jest całkowicie bezużyteczne. Dokąd ta dziwa się uda? Zapytał porta, rozglądając się ciekawie wokół. Tam jest leci jak szalona, zaśmiał się mały, pokazując palcem. Siemi widzi, jakby, że ma dość nas Niemców. Pociski karabinu maszynowego sieką fronty domów, obsypując dzipa ziemią i tynkiem. Znów czujemy w gardłach wielki, miękki kawał strachu. Jazda, powiedział stary, ruszajmy. Czy mogę pożyczyć mundur tego wielkiego faceta? spytał mały. Co u diabła chcesz z nim zrobić? zdziwił się stary. Czy nie dość zacny jest ten, który ci pożyczył Adolf? Nie patrzysz wystarczająco w przyszłość, uśmiechnął się chytrze mały. Gdy największy wódz wszechczasów przegra swą wojnę, a nas wcielą do ferajny od przeciwnej poczty polowej, dobrze będzie mieć na początek własny mundur. Czekasz na cud, synu, zaśmiał się Porta. Czy mamy przez to rozumieć, odezwał się Julius Hajde, zwęziwszy oczy jak szparki, że odwracasz się plecami do Firera i do Rzeszy i już nie wierzysz z całego serca w ostateczne zwycięstwo? Zastanawiam się, co na to powie oficer polityczny, gdy mu wręczę mój meldunek. — Jakim głównem jest ten Julius, pokładał się ze śmiechu mały, największe łajno świata i nigdy nie będzie odrobinę mądrzejszy. Jest tym, kim jest, podjął temat porta. Prawdziwy człowiek nowych czasów. Dobrze wyszkolony niemiecki żołnierz, który jej sra wedle rozkładu zajęć, jest kapusiem i czuje się szczęśliwy jak pierdolony skowronek, póki znajduje się w towarzystwie patriotycznych półgłówków i krótko ostrzyżonych generałów z okienkiem na jednym oku. Heil Hitler! Mam to wszystko zapisane. Zapamiętaj moje słowa, Obergefreiter Porta, warknął obrażony Hajde. Będziesz to musiał powtórzyć co do słowa przed sądem wojennym. Dzień, w którym zawiśniesz, będzie najszczęśliwszym dniem mego życia. Wobec tego lepiej się pospiesz, mój chłopcze, zanim untermęsze się pojawią. — Albo też to ja, Obergefreiter z Bożej łaski, Józef Porta, dołożę mego ciężaru na drugim końcu twojego sznura — odpowiedział Porta, przedmuchując lufę swego PM-u. — Wstawać, leniuchy — rugał ich stary. — Oto nadchodzi lewe. — Zabierajcie wasze złodziejskie palce od tych rosyjskich ciał, bo inaczej spotka was sąd. Wiecie, co to oznacza. Pa, — pa, łebku, powiedział mały, klepiąc miłośnie własny policzek. Porta miał akurat tyle czasu, by zwinąć rosyjskie dokumenty osobiste. Też dadzą się sprzedać, zauważył z uśmiechem, przedostając się na miejsce przez wejście w wieżyczce. Gdy ta niemiecka wojna światowa całkiem się skończy, będzie kasa za dokumenty osobiste. Każdy jeden i jego brat będą stać w kolejce, by móc zacząć nowe życie. Zachichotał sam do siebie na tę myśl. Jezu, ależ jestem zmęczony, zajęczał Barcelona, gdy w kilka godzin później drużyna zatrzymała się na postój na otwartym placu. Wszyscy mieli nadzieję, że ten przystanek oznacza dla nich czas odpoczynku. Nagle na placu zaroiło się od rosyjskich żołnierzy, jedni uzbrojeni po zęby, inni tylko na pół ubrani w długie szynele khaki, powiewające na wietrze. Wszyscy trzymali ręce wysoko nad głowami i wołali towariszcz, powszechnie przyjętą prośbę o pozostawienie przy życiu. Bardzo to dziwne, ale życie zaczyna nam się wydawać cenne właśnie w chwili, gdy porzuciliśmy wszelkie nadzieje i ambicje. Stary ostrożnie zeskoczył z wieżyczki na pokryty błotem bruk. Hordy rosyjskich piechurów o szarych, wyzbytych nadziei twarzach tłoczą się i przepychają obok niego. Tylko z trudnością udało mu się uniknąć porwania przez tłum. Pomyśleć, że pchają się, by wejść do środka i obejrzeć najnowszy pornofilm, no nie? zagadnął porta. Uważaj, stary, aby cię nie wzięto do niewoli wraz z nimi. Nie chcemy cię stracić w taki sposób. Ogromne ciało małego zablokowało boczny właz do czołgu, a on sam z szeroko otwartymi ustami gapił się na wielki, odziany w khaki ludzki potop płynący wokół naszego pojazdu. Wypełniał całą ulicę od ściany do ściany. Na jego drodze stał wypalony wrak tramwaju. ciżba przeszła po nim nie wokół niego. — Święta rosyjska mamo skazania! — krzyknął zdumiony mały. — To jest cała cholerna armia czerwona! Jest tu cała. Nigdy nie patrzyłem na tak wielu Rosjan w jednym czasie, przez całe moje cholerne niemieckie życie. Uważajcie na swoje dziewictwo, synkowie, ostrzegał porta, schodząc do wnętrza czołgu, a co jeśli ta banda zmęczonych bohaterów wpadnie na myśl, że ich jest wielu, a nas niewielu? Wtedy nasz bohaterski udział w tej pierdolonej wojnie skończy się, zanim zdołamy o tym pomyśleć. Pieprzyć wszystko, zawył z przerażeniem mały, błyskawicznie wślizgnął się do czołgu i zatrzasnął wszystkie klapy. Zmywajmy się stąd. Ośmiokołowy opancerzony samochód zwiadowczy puma, dowodzony przez Barcelonę z trzaskiem zatrzymał się z poślizgiem. Z jego niskiej wieżyczki groźnie wystaje lufa działa 75 mm. Spiskiem metalu przeciska się przy wypalonym tramwaju. Paru Rosjan wpada pod ciężkie koła wozu. Wrzeszczą rozdzierająco. Inni żołnierze wyciągają ich z pod samochodu i odprowadzają dalej. Ledwie to zauważamy. Takie wydarzenia są naszą codziennością. I tak jest zbyt wielu jeńców. Kogo obchodzi paru mniej albo więcej? Barcelona wychylił się z wieżyczki, zsunął swe wielkie gogle aż na hełm i krzyknął coś niezrozumiałego. Czarna, afrykańska twarz Alberta ukazała się w okienku kierowcy. Hoo, hoo! Zaszczekał, kierując białe, błyszczące zęby w stronę rosyjskich jeńców. Odskoczyli w przerażeniu na widok niemieckiego murzyna. — Myślą, że on ich będzie jadł — zaśmiał się Porta jak berliński ulicznik. — Za parę dni wszystko to będzie w prawdzie. Faszystowski wróg używa wojska złożonego z kanibali. — Zatrzymaj ten przeklęty silnik! — wściekał się zirytowany stary. — Nie słyszę nawet własnych myśli. Jesteś w złym humorze, stwierdził porta z szerokim uśmiechem. Weź się w garść. Ta wojna jest tylko wstępem do czegoś znacznie, znacznie gorszego. Sztab główny przesłał mu malutkie pozdrowionko. Ruszcie dupy, chłopcy, i to szybko. Idziecie na front stuknąć trochę bezbożnych pogan, aby ci, którzy pozostaną przy życiu, mogli popełznąć tam, skąd przyszli. Za to nam płacą, sami wiecie. Ja mam iść za wami jako trzeci. — A kto jest drugi? — zawołał Porta przez szparę obserwacyjną dla kierowcy. — Pustynny włóczęga w swym PZKP — zaśmiał się radośnie Porta. — Został wyszkolony w poszukiwaniu wielbłądów podczas terminowania na Saharze. — Wielbłądów? — spytał obojętnie stary. — Na tej wojnie nie ma przeklętych wielbłądów. A może są? — Sam zobaczysz — odpowiedział Barcelona. — Nim się obejrzysz, wielbłąd wetknie ci nohal do kamizelki, przyjacielu. Iwan przysyła całą wielbłądzią dywizję ze stepów kałmuckich. — Święta Mario, Matko Jezusa! — krzyknął rozanielony Porta. — Więc będę mógł robić steki z wielbłądów. Mam na to cudowną receptę, którą dał mi pewien Beduin z wielkiej wdzięczności, że go nie przejechałem, gdy dokonaliśmy inwazji Francji. Posłuchajcie, nie chcę słyszeć od ciebie ani jednego cholernego słowa na temat jedzenia, oświadczył stary. Który wyelegantowany skurwy syn wymyślił, że to znowu mamy być my, spytał mały, ostrożnie wyglądając nad krawędź włazu. Sama liczba rosyjskich jeńców idących obok spowodowała, że krew zastygła mu w żyłach. Dowódca dywizji, poinformował porta tak wyniosłą miną, jakby sam był szefem sztabu. Herr generał, dupa z kieszeniami, chce nowego srebra, by je sobie zawiesić na szyi, a my mamy być chłopcami, którzy je tam dostarczą. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że Gregor dostał cztery miechy w czarnej dziurze za rozwalenie sztabowego wozu dupy z kieszeniami. Generał wylądował na drzewie z butami, czapką i wszystkim innym, śmiertelnie przerażając gawrony. Gregor dostał kopa i wkrótce dołączy do nas. Słychać było, jak PFW-4 Legionisty rusza z zapętli tramwajowej. Silniki Maybacha gasły co chwila. Rozrusznik wył raz za razem, a potem w wąskiej bocznej ulicy rozległy się gromowe eksplozje. Potężne silniki wreszcie zaskoczyły ryk rur wydechowych rozdarł powietrze i wypełnił całą ulicę. Nasz silnik zaskoczył natychmiast smród benzyny i gorącego oleju rozlał się w mokrym od błota powietrzu stalowe olbrzymy zagrzehotały w stromej ulicy ziemia zadrżała pod ich gąsienicami barcelona wesoło pomachał ręką zwierzyczki swego zwiadowczego wozu a potem zniknął w środku i zatrzasnął właz za sobą Zakołysawszy się z gracją, jak łyżwiarz zataczający ósemkę, ciężki ośmiokołowy opancerzony samochód zniknął w głębi ulicy, pryskając błotem spod kół. Toczyliśmy się nieustępliwie naprzód, za nami legionista w swym fw 4 Kocie łby i ziemia tryskały spod gąsienic, wyorały szare rany w tandetnie wybrukowanej na wierzchni drogi. Jezu, jezu! krzyknął mały, waląc pięścią w granat artyleryjski. Jaki cholerny rachunek dostaniemy, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli płacić za wszystkie szkody, które robimy w tym kraju? Kumam, że lepiej będzie schować się na trochę, gdy przegramy ostatnie cholerne zwycięstwo. Ale kupę główna gadasz! syknął Hajdę, ze złością walną w radiostację, która znowu zastrajkowała. Słuchajcie i no – zaśmiał się pogardliwie porta. Żołnierz Firera dochodzi do zdrowia. Nazywa programy radiowe największego wodza wszechczasów kupą gówna. To nie wina Firera, poprawił go Hajdę, potrząsnął radiem. Instalowanie przedwojennego radia w nowiutkiej panterze to sabotaż. No to złóż skargę do szpera, poradził mały z szerokim uśmiechem. To on narobił tego sabotażu. Cholernie wariacki pomysł dawać pierdolonemu Dubkowi posadę rządzenia całym przemysłem wojennym. Tak czy owak. Idiota. Warknął Hajdę i zaczął rozbierać radio szybkimi, pewnymi siebie ruchami. Radio nagle jęknęło i czołg wypełniła paplanina podnieconych głosów. Całą sieć zatkały histeryczne głosy dowódców czołgów. Wszyscy równocześnie dostrzegli pozycje nieprzyjacielskie i armaty zaczęły walić bez rozkazu. Oblężnicza siedemdziesiątka piątka, trafiona niemieckim pociskiem, wyleciała w powietrze. Spadł deszcz rozżarzonego do czerwoności metalu. W jednej chwili zupełnie otrzeźwieliśmy, całe zmęczenie opuściło nas. W bitwie pancernej wygrywa najszybsza załoga. Naciskam stopą pedał i przygotowuję armatę. Zobaczyłem, jak puma Barcelony z rykiem zsunie na nas. Kaem Hajdego trzeszczał złośliwie posyłając deszcz pocisków smugowych przez rzekę pokrytą gęstą kaszą potrzaskanego lodu. Róż dupę! wrzeszczy stary, waląc mnie pięścią w ramię. Przecież masz swój cel, wal w ogień wylotowy. Weź się do tego, jeśliś łaskaw. Chyba, że wolisz być żywcem upieczony. Nerwowo przekręcam wieżyczkę o kilka stopni, ale nadal nic nie widzę. Nic tylko ciemność i wirujące płatki śniegu. Śnieg leży na brzegach szpar obserwacyjnych, jak mokra wata. Więc strzela i przeklęty idioto. Drze się stary ze złością. Czy chcesz, by wybito całą naszą bandę? Brutalne trzeszczenie dwóch karabinów maszynowych wypełnia cały czołg, lecą pociski smugowe, jak długie srebrzyste palce szukające ciała nieprzyjaciela. Puma Barcelony zygzakuje, wracając szeroką aleją, teraz już zupełnie oczyszczoną z rosyjskich jeńców. Jej trzy karabiny maszynowe plują gęstym, pospiesznym ogniem pocisków smugowych w stronę szarobiałych brzegów rzeki. Siedząca tam rosyjska piechota odpowiada nam burzą ognia. Daj im trzy burzące rozkazał szorstko stary. To da coś do myślenia tym zwariowanym na punkcie strzelania z wielom. Gdy burzące spadły między gniazda karabinów maszynowych, powstała potężna fontanna błota krwi i śniegu. Ku nam w odpowiedzi lecą smugowe, rykoszetując w szalonym tańcu wśród drzew, obramowujących obie strony alei. Dwa PZK PFW-3 i jeden cztery wyleciały w powietrze z rykiem wybuchu benzyny wśród szeroko rozlanych płomieni. Załogi zwisały zwierzyczek. Ich ciała bulgotały i trzeszczały jak pochodnie zanurzone w tłuszczu. W kakofonie tego diabelskiego koncertu wmieszał się nowy dźwięk głuche, świszczące wycie organów Stalina Katiusz. 48 pocisków rakietowych leci ku nam przez powietrze. Za nimi ciągną się długie, ogniste ogony komet. A potem jak klauni w cyrku, obracają się ogonowymi statecznikami do przodu i pionowo spadają na ziemię. Nie budzą w nas żadnego poczucia niebezpieczeństwa. Wyglądają raczej jak jakieś dziwaczne ognie sztuczne. Gdy uderzają w ziemię, nasze wrażenia ulegają zmianie. Dziury, jakie wybijają, są przeraźliwe, a ich podmuch wyciska powietrze z płuc. Przez ryk organów Stalina przebija się przenikliwy świst pocisku przeciwpancernego w drodze do nas, z ogłuszającym hukiem przebija czołowy pancerz PZKPEW-4 Feldwebla Webera, przelatuje przez skośnie i ku górze, przez wieżyczkę, zabierając ze sobą Webera. Jego trup ląduje z mokrym pluskiem na drodze. Dolna część ciała jest całkowicie zmiażdżona, z rozbitej twarzy leje się krew. Dwóch zlanych krwią członków załogi wydostaje się z P4, który wybuchł płomieniem. Kierowca trzyma się rękami za twarz, biega w kółko wrzeszcząc jako opętany, a potem pada w błotnisty śnieg. Pełnym gazem nadjeżdża PZKP FW3. Przejeżdża po kierowcy, nie pozostawiając niczego prócz strzępów ciała i krwawych szmat munduru. Przyjdź śmierci, przyjdź słodka śmierci nuci głos legionisty przez głośnik radiowy. Drugi członek załogi przedostaje się przez stos pogiętych metalowych prętów, przebijany nieustannie przez serię smugowców, która wydaje się trwać przez wieczność. Ryki i wycia wypełniają powietrze jak dźwięki oszalałych organów. Długi budynek zajezdni tramwajowej zapada się w sobie jak domek z kart. Nie zostało z niego nic prócz pogiętych dźwigarów i olbrzymiej chmury pyłu ceglanego i startego na prochtynku. Pośrodku tego zniszczenia jeden tramwaj stoi komicznie pionowo. Z napięciem wpatruję się przez celownik optyczny, ale nadal nie mogę znaleźć celu. Mam ochotę rozwalić właz wieżyczki i pobiec, pobiec tak daleko i tak szybko, jak nogi mnie poniosą. Dobierzmy się do nich, wścieka się zniecierpliwiony stary. Czy nie widzisz, że mierzą do nas? Jeśli jesteś zmęczony życiem, to na litość boską umiera i skończmy z tym. Mam tylko jedno życzenie. Aby diabeł porwał tę parszywą świnię, która wynalazła proch bezdymny. Klnę i przesuwam wieżyczkę o dalsze kilka stopni. Wtedy mogłeś zobaczyć, gdy tamci strzelali swym głównem do ciebie. Przestań narzekać, synu, pouczył mnie porta. Wojny światowe toczą się tak, jak wojny powinny, a nie w taki sposób, jak ty byś chciał. Teraz mamy proch bezdymny i musimy z tym żyć. Nie możesz mu wykładać każdej cholernej rzeczy, zagrzmiał mały. On myśli tylko końcem swego ulubionego kutasa. Tak on myśli. Wpatrywałem się, aż zaognione oczy zaczęły mnie boleć od patrzenia. Powoli obracałem celownik i zobaczyłem widok ognia wylotowego działa 85 mm. Nie spuszczając go z oka, powoli poprawiłem dokładnie celownik. Linie i cyfry tańczyły mi przed oczami. Długa lufa armaty opuściła się, jakbyśmy ukłonem pozdrawiali jej cel. Stary oparł swą nocną lornetę o krawędź wieżyczki. Niebiosa, zlitujcie się nad nami, mamrotał, toż to cały batalion przeciwczołgowy. No to machnij im łopatę gówna, zawołał porta z siedzenia kierowcy. Inaczej obstrają nas i to z wielkiej wysokości. Być zastrzelonym to niemiłe, zapewniam cię. Skupiłem całą uwagę i energię na artylerzystach, krzątających się na przeciwległym brzegu. Cztery ognie wylotowe oświetlają drzewa z krzaczastymi koronami widmowym, niebieskim i krwawo-czerwonym blaskiem. Przez chwilę wyraźnie widziałem obsługę dział przeciwczołgowych. Pociski gwizdały nad płaskim terenem i wybuchały w alei, wyrywając szaroniebieskie kamienie bruku i wysyłały je fruwające jak nowe, uciekające pociski. Wybuchy ryczały, grzmiały i trzaskały. Kilka pozostałych jeszcze okien rozsypało się z brzękiem. Ludzka postać wirując uniosła się w powietrze. Wyglądała jakby kobieta, ale ten incydent był tylko przerywnikiem w piekle wybuchów. Ależ miała wycieczkę, westchnął porta. Zakwalifikowała się do oddziałów powietrzno-desantowych. Słuchałem go ledwie jednym uchem, tak pochłonięty byłem moim celem. Długa lufa armatnia z nowym pochłaniaczem dymu wylotowego obracała się cicho i powoli. Doregulowałem precyzyjnie celowanie, kierując się powiększonym widokiem krzątających się po tamtej stronie ludzi. Teraz zupełnie wyraźnie zobaczyłem dowódcę rosyjskiej baterii. Wyglądał jak aktor na scenie, oświetlony niebieskimi światłami jak punktowymi reflektorami. Dziwne. Mruknąłem nieświadomie. Prawie cieszyłem się widokiem zgrabnego, wysokiego oficera w sięgającym kostek szarobrązowym płaszczu. Futrzaną czapkę opuścił zawadiacko na jedno oko. Korygował ogień swej baterii, kompletnie nieświadom istnienia naszych nowych celowników optycznych, które potrafią widzieć przez mgłę i ciemność, jakby to był jasny dzień. Dziwne, powtórzyłem, czując się dziko rozradowany faktem, że to ja jestem tym, który zdecyduje, jak długo wysoki rosyjski oficer jeszcze pozostanie przy życiu. Co mówisz? spytał badawczo stary, schylając się z włazu wieżyczki. Śnij o swojej buławie feldmarszałka, o to, co mu się śni, zadrwił mały rżąc jak koń. Poszedłeś sobie spać, prawda? Zapytał ze złością Stary, waląc mnie mocno w ramię swoją nocną lornetą. No i na co czekasz? Czemu nie strzelasz? Strzelaj, powiedziałem, strzelaj, przeklęty, odstrzelim dupy. Chwyciłem spust działa z nadmierną siłą. Z ogłuszającym hukiem armata wypaliła. Długi na metr płomień oblizał lufę. Niebywale ciężki pojazd cofnął się na gąsienicach, jakby składał dworski ukłon pociskowi opuszczającemu wylot lufy. Żaładowane, odbezpieczone, mamrotał mały, gdy zatrzaskiwał się zamek, gorąca łuska klekocze na stalowych blachach podłogi. Mały kopnął ją, przeklinając i posłał w stronę Juliusa Heide. Trafił go w kark. Rozwścieczony Heide zerwał się na nogi i ruszył na małego, wymachując granatem trzonkowym. Pewnego dnia zmiażdżę ci czaszkę, ty śmierdzący hamburski szczurze rynsztokowy! syczał biały z wściekłości i walnął małego granatem. Przerwać to i zamknąć się, rozkazał stary. Gdy ta partyjka zostanie skończona, możecie się pozabijać i nic mnie to nie obchodzi. Ale dopóki trwa, pozostajecie żołnierzami, czemu, ach, czemu dałem sobie wsadzić na łeb drugą drużynę Boże? Niech będzie przeklęty ten dzień. Ty nas naprawdę kochasz! wyszczerzył radośnie zęby mały. Gdybyśmy wzięli cię na serio i byśmy ci odpuścili, byłbyś martwy jak wędzony śledź wiszący w kominku, zanim byśmy znikli z pola widzenia. Ty byś się utopił we łzach i nigdy byś nie zobaczył domu. Przycisnąłem oczy do celownika i śledziłem lot pocisku. Fontanna śniegu i płomieni trysnęła blisko drzew o krzaczastych koronach. Ubrane w khaki postaci wyleciały wysoko w powietrze. Łoże działa, ciśnięte na bok zabrało ze sobą cały rząd krzaków. Zary pospiesznie rzucił rozkazy przez radio do innych czołgów drużyny. Pantery i pzkp 4 wlały się na szeroką aleję i dalej bocznymi ulicami, dysząc spalinami. Szerokie gąsienice skrzeczą i klaszczą po szaro-niebieskich kocich łbach. Trzecia i piąta drużyna zatrzymały się po dwóch stronach ulicy. Podeszły tak blisko ścian stojących przy niej wielkich kamienic, że aż zdrapywały z nich tynki z przeraźliwym działającym na nerwy dźwiękiem. Ktoś otworzył okno na drugim piętrze. Stara kobieta w komicznym, staromodnym nocnym czepku na głowie z histeryczną wściekłością groźnie wymachuje do nas zaciśniętą pięścią. Swinia! krzyknęła, rzucając jakimś przedmiotem w najbliższy czołg. Przedmiot wybuchł z hukiem. Do góry uniosła się oślepiająca zasłona ognia. A zwariowana wiedźma rzuca granatami, wrzasnął porta. Potrząsnął głową w zdumieniu, że ktokolwiek może być tak szalony, szybko zrobię z tym koniec, warknął morderczo hajdę. Szeroko otworzył włas przy radiu i przycisnął do ramienia kolbę pistoletu maszynowego. Spokojnie posyłał trzy krótkie serie we wściekłą kobietę w zielonej nocnej koszuli. Z rozdzierającym krzykiem wypadła z okna i rozpłaszczyła się na mokrym od śniegu bruku. Gdy leciała, spadł jej staromodny czepek nocny. Przepotał w powietrzu z tyłu za nią i w końcu wylądował jak ranny ptak na lufie naszej armaty. Jezu! – zaskowytał mały, wyciągając do góry szyję. To dobry omen. Pamiętam, jak ja i syn gudłajskiego huśnierza Dawid z Heinz Heuerstrasse toczyliśmy się na rowerach dostawczych okutani futrzanymi płaszczami – gdy mijaliśmy cirkus wet, jakiś skurwiel wyrzucił po użyciu zawodową panienkę z okna trzeciego piętra. Po drodze jej majty spadły, sfrunęły w dół, letko i ślicznie i wylądowały czyściutko jak marzenie na mojej starej Makuwie. Paru stumanionych gliniarzy dyszało nam prosto w karki. Widzieli nas, jak pożyczaliśmy futra w Alsterhouse. Tak czy owak, gdy gliny zobaczyły te jeby maszynę fruwającą z trzeciego piętra, odpieprzyły się od nas i daliśmy dyla leciutko. Więc ten cholerny nocny czepek na bank przyniesie nam szczęście. Puma Barcelony otworzyła ogień. W ciągu najbliższych paru minut druga drużyna wysłała huragan granatów burzących na rosyjską pozycję przeciwczołgową. Po drugiej stronie rzeki podniosła się chmura pyłu i wszelkiego rodzaju szczątków. Ziemię dosłownie ogolono do czysta ze wszystkiego, co wystawało ponad jej poziom. Niezliczone CKM maksim milkną. Gdy rozpłynęła się chmura pyłu, zobaczyliśmy ogromny stos złomu, tam gdzie była bateria przeciwczołgowa. To jest to, stwierdził stary, zapalając fajkę ze srebrnym wieczkiem. Zmęczonym ruchem zsunął hełm na tył głowy i zwichszył szpakowate kudły. Do diabła, ależ mnie swędzi, narzekał gwałtownie, drapiąc się oburącz po głowie. To te cholerne, skórzane hełmy. Mały przetarł brudną dłonią obsypaną sadzą twarz i z torby na maskę gazową wyłowił grube cygaro. Z teatralnym gestem zapalił je i wydmuchał dym na szyję Hajdego. Porta podał nam nad swym ramieniem butelkę wódki. Mały pociągnął z niej pierwszy, wielki łyk. Ledwie przyłożyłem szyjkę do ust rozległ się ogłuszający wybuch. Wreszcie strzeliła stu dwudziestomilimetrówka. Święta Matko Kazańska, Jezusie i Mario! zakaszlał Mały w przerażeniu wypuszczając cygaro. To musiało zabrać ze sobą pół cholernego świata. — KW-2! — stwierdził z wyższością hajdę. Stary obrócił się w wieżyczce, szukając źródła zagrożenia. Znów rozdarł noc przeraźliwy huk działa 120 mm z radzieckiego czołgu typu KW-2. Jeden z PZKP FW 4 z trzeciej drużyny został trafiony. Przeleciał przez całą ulicę jak puste, tekturowe pudełko. W boku miał ziejącą dziurę. Dwóch z pięcioosobowej załogi wypadło z wraka, byli jak żywe pochodnie — P4 uniósł się w górę jak potężna kula ognia. Odłamki gąsienic i pancerza deszczem spadły na nas. Gdzie u diabła jest ten komuchowaty skurwysyn? Usłyszeliśmy przez radio histeryczny wrzask Barcelony. Puma pojawiła się klucząc na szczycie pagórka i kryjąc się za osłoną w postaci ruin byłej fabryki konserw. Reszta drużyny rozproszyła się we wszystkich kierunkach. Czołg typu KW-2 jest powolny, ale jego pociski zamieniają w złom wszystko, co trafiają. Porta pierwszy zorientował się prawidłowo w sytuacji. Nie bez powodu w kompaniach czołgowych na kierowców wybiera się ludzi najszybciej myślących. Za tym domem, krzyknął, dodając gazu, to gówno jest za nim. Jezu, co za armata. Kozak w pełnym oporządzeniu mógłby leżeć wygodnie na plecach w jej lufie. Tak, niech mnie diabli porwą, zawołał przerażony Stary. Tam jest to bydle, stoi tam i patrzy na nas. Działo obrót siedemdziesiąt stopni, ogień bezpośredni na siedemdziesiąt pięć metrów, wieżyczka na piątą godzinę. Doszło? Ruszaj się, człowieku, do jasnej cholery. Mam go, szepnąłem, czując zimny dreszcz biegnący mi po kręgosłupie, gdy zobaczyłem ogromną, szarobiałą sylwetkę z jego armatą, sterczącą jak pysk buldoga z potężnej wieżyczki. Święta Mario, Matko Boża! doleciał z radia głos Barcelony. Widzicie tam, tego skurwy syna? Jeśli on nas dostanie tylko raz, nie dotkniemy stopami ziemi, aż wylądujemy w Berlinie na Platz, gdzie nas zeskrobią makaroniarscy zamiatacze ulic. Z niepokojem wstrzymałem oddech, celując w potwora. Jego niezdarna wieżyczka zaczęła powoli się obracać. Nie ma wątpliwości, że to na nas poluje. Ognia! Wydałem sam sobie rozkaz. Nim jeszcze zgasł ogień wylotowy, nasz pocisk trafił w KW-2. Wybuchł na jego pancerzu jak prysznic rozpalonych odłamków. Nieszkodliwie. Zapomnieliśmy, że mamy działo załadowane granatami burzącymi. Mam dość! Wściekł się stary, waląc pięścią w podstawę wieżyczki. Ten dowcip żółto dzioba zaprowadzi cię pod sąd. Już nie mam czasu dla ciebie. Och, fantastyczne! zaniósł się śmiechem porta. Trafić go łup prosto w brzucho, a masz załadowany burzący i nawet nie połaskotałeś go w jaja. Tym razem spróbuj trafić go znakującym i chlupnij mu na dupę trochę farby. Uważam, że to mu się spodoba. — Jezusie Mario, co tu się dzieje? — spytał mały, gwałtownie żując koniec swego zgasłego cygara. — Mam tego dość, do ciężkiej cholery mam dość! — wrzeszczał stary, posiniały na twarzy z wściekłości. — Co tu się dzieje? Załadowałeś burzącym, ty łajzo, nałogowy kryminalisto, ty debilny analfabeto, antyspołeczny małpoludzie! — Ciska burzącym w największy na świecie cholerny czołg! Dłużej na to nie pozwolę! weź się w garść stary, dostaniesz zawału i padniesz trupem, jeśli będziesz dalej tak robił, ostrzegł ojcowskim tonem Mały. Każdy może się pomylić, nawet w wojnie światowej mogą się zdarzać drobne omyłki. Tu jest pocisk przeciwpancerny, uważasz? Możemy mu go wysłać, nim się ocknie. Sąsiedzi nie są aż tak kumaci, gdy idzie o pomyślunek. Mnóstwo razy żeśmy to widzieli. To my, Niemcy, jesteśmy wyżej od nich w tej męskiej wojnie. Załatwię ci sąd wojenny, obiecał Blady z wściekłości stary. A ja cię osobiście odwiozę do więzienia Germersheim, gdzie dostaniesz do żywocie. Gówno, prawda? odpowiedział, nie przejmując się mały. Tak czy owak mnie wypuszczą, gdy Adolf przegra swe ostateczne zwycięstwo i pewnikiem zrobią ze mnie birgermeistra w jakimś zabawnym miasteczku tu czy ówdzie. Jeśli to wypali, chciałbym mieszkać w mieście, gdzie z ciebie będzie birgermeister, wyszczerzył zęby porta. To będzie fantastyczne. I zostanie zapisane w historii jako najlepszy kawał, jaki kiedykolwiek zrobiono w Niemczech. Stary, wyślij go do Germersheim, abyśmy mogli ujrzeć bürgermeistra, jakiego nikt jeszcze nie widział. Barcelona i ja strzelamy równocześnie. Pociski przeciwpancerne w tej samej chwili uderzają w potworny pojazd, na wpół odrywając mu wieżyczkę. Dowódca pojawił się we włazie w tej samej chwili, gdy pzkpfw 4 legionisty wypluło długi język ognia wylotowego. Rosjanin został przecięty jak piłą tarczową. — Pancer, marsz! — rozkazał stary, niecierpliwie tupiąc w stalową blachę podłogi. Nasz czołg zakręcił i z grzmotem podążył za panterą. Za nami szalało piekło ognia. — Mierzymy meble wyrzucone z domu w siłą wybuchów! — Ciało leżące z rozpostartymi nogami i rękami w poprzek torów tramwajowych, jeszcze zaciskające w dłoni Szmajzera, zostało zmielone gąsienicami naszego czołgu. Z kurnika wyskoczyły dwa indyki i biegły przed nami, kiwając głowami. — Jezu Chryste i wszyscy prorocy! — krzyknął zdławionym głosem Porta — Oto idzie, Boże, dopomóż, nasz Bożonarodzeniowy obiad. Wstrzymajcie wojnę na minutkę. Ci dwaj towarzysze indyki są ważniejsi. Nim ktokolwiek zdołał go powstrzymać, zahamował czołg w miejscu i otworzył włas kierowcy. Chodź, mały, daj spokój pociskom! Spodziewany jest pieczony indyk. Co ma być w jakimś cholernym piecu? spytał mały, otwierając boczny włas bez zwracania uwagi na wszędzie latające na zewnątrz pociski. Jezu, Mario! zawołał radośnie, wyskakując z czołgu. Nim stary miał czas zareagować, ogromne brudne buty małego już rozpryskiwały błoto, gdy gonił za przerażonymi ptakami. To już przerasta wszystko krzyczał rozwścieczony stary. Porzucić stanowisko w pojeździe podczas bitwy to najgorsze ze wszystkiego, co żeście do tej pory zrobili. Pod przysięgą zeznam, że masz rację obiecał z rozjaśnioną twarzą Hajdę. Dezercja w obliczu wroga tak brzmi oskarżenie. A ty zamknij jadaczkę! rozkazał stary, zgrzytając zębami. Ostrożnie wystawił głowę nad brzeg wieżyczki, starając się wypatrzyć łowców indyków. Masz obowiązek oskarżenia ich, aby ci dwaj stanęli przed sądem wojennym! wrzeszczał Hajdę, ujawniając swą krwiożerczą podoficerską mentalność. Powiedziałem ci, żebyś się zamknął! syknął stary. Wyciągnął z kabury swego waltera P-38. — Wykonaj, co kazałem, albo strzelę ci głowę za odmowę wykonania rozkazu. — Zwariowaliście tam? — przez głośnik radia dobiegł chrypliwy głos Barcelony. — Ale jaja, złapali je! — Skończmy szybko z tym kabaretem, abyśmy mogli wbić zęby w odrobinę pieczonego indyka. — Melduję posłusznie wzięcie dwóch jeńców — wołał triumfalnie Porta, wpełzając do środka przez włas kierowcy ze śmiertelnie przerażonymi rosyjskimi indykami zwisającymi mu w dłoni. Przez chwilę wydawało się, że całe wnętrze czołgu wypełniają ogarnięte paniką indyki. Skrzydła waliły nas po twarzach jak uderzenia bicza. Od uderzenia indyczego dzioba twarz małego spływała krwią. — Ratunku! — zawył. — Ten skurwiel próbuje mnie zjeść, zastrzelić go! Przerażony indyk skoczył Hajdemu na plecy i zaczął kuć go dziobem w potylicę, jakby chciał spróbować przedziobać się na drugą stronę. Hajde wrzeszczał z bólu i mucił ptaka pięściami. — Fanatycy, oto czym są te dwa! — krzyczał rozpaczliwie Porta. Wymierzył uderzenie jednemu z indyków, który zachowywał się jak ogarnięty amokiem. Nie mogę już tego znieść! szlochał stary, pochylając się nad skrajem włazu wieżyczki. Dobry Boże, na wysokościach, pomóż mi, abym odszedł daleko, bardzo daleko, bardzo, bardzo daleko od drugiej drużyny. Co zrobiłem, aby zasłużyć na tak ciężką karę? Głośnik radiostacji trzeszczał i wył. Po co na Boga zatrzymałeś się, Bayer? Rozległ się rozzłoszczony głos dowódcy kompanii Leutnanta Lewe Do cholery, naprzód człowieku albo oberwiesz za to! Wasza drużyna nigdy nie dotrzymuje kroku pozostałym. Wykończcie tę blokadę drogi koło mostu i oczyśćcie teren ze śmieci. I uważajcie, obszar jest zaminowany, ale dacie sobie z tym radę, panowie. Przerwał na chwilę, by chwycić oddech. Ty prowadzisz, Bayer. Ty i ta twoja zasrana drużyna, którą chętnie bym ujrzał, jak powoli smaży się w piekle. Twoje zadanie polega na tym, by iść i to bez zatrzymania. Zatrzymasz się, a wszystko się zatrzyma! Dowódca dywizji żąda, by to zadanie zostało wykonane szybko. Powtarzam szybko! Parszywy wyścig szczurów mamrotał ze złością stary, ostrożnie wyjrzał nad skrajem wieżyczki. Most syknął. I to szybko! Dwa więcej martwych na listę strat. Uśmiechnął się dumnie mały, unosząc w górę dwa martwe indyki. Druga drużyna za mną, powiedział do radia stary, był tak zły, że słychać było jak zgrzyta zębami. Na co się tak wściekasz? Zapytał mały, przechyliwszy głowę na bok. Dostaniesz pieczonego indyka ze wszystkimi dodatkami, jakby to naprawdę było Boże Narodzenie. Ciesz się wojną, pokój będzie straszliwy. Nie będzie przyjęć wydawanych w synagogach dla nas tysiącletnich żołnierzy. Porta zatrzymał w ustuż przed mostem i z rezygnacją oparł się plecami na swym siedzisku. Wycieczka robi tu chwilowy postój oznajmił z krótkim śmiechem. Sąsiedzi położyli w poprzek drogi pół lasu. Wezwijcie saperów, po to oni są. Ni cholery ich nie obchodzimy parsknął stary. Dwaj z was niech wysiądą z wozu i obwiążą drutem te pniaki, abyśmy mogli je ściągnąć z drogi. Nie ja, zagdakał porta. Nie wolno zmuszać kierowcy do robienia czegokolwiek innego poza kierowaniem i powinien wypoczywać przy każdej możliwej okazji. Ja właśnie wypoczywam. Julius i Sven, na zewnątrz hasło brzmi szybko proszę. Super żołnierz hajdę wypadł z czołgu błyskawicznie. Ja zawahałem się, nim otworzyłem włas i opuściłem chroniące nas stalowe ściany. Tam przynajmniej człowiek jest bezpieczny od pocisków i granatów ręcznych piechoty. Powietrze na zewnątrz kipi ich dźwiękami jak gniazdo rozzłoszczonych os. A co, jeśli sąsiedzi nas zaatakują? spytałem nerwowo, gdy już byłem na zewnątrz. Łatwizna, stwierdził Porta, odpalając silnik. Włączamy wsteczny bieg. Tysiącletnia Rzesza nie powierzyła nam tego drogocennego czołgu, by pozwolić jakiemuś głupiemu, sąsiedniemu skurwielowi rozwalić go. Natomiast jeśli idzie o was, możecie być dumni i szczęśliwi. Padniecie jak bohaterowie i największy wódz wszechczasów wyśle waszym rodzinom pocztówki. Heil! Zik! Lękliwie podnieśliśmy wzrok na twarde boki czołgu w chwili, gdy porta zatrzasnął pokrywę włazu. Tchórzliwe świnie! syczał gorzko Hajde, gdy stary idąc za przykładem porty zatrzasnął włas wieżyczki. Sławiona bohaterska śmierć idzie do nas w brudnej zaspie śnieżnej, szepnąłem do siebie. Co ty tam u diabła mruczysz? warknął Julius, wpatrując się we mnie. Kryliśmy się za potężnymi pniami drzew i gorączkowo pracowaliśmy, by umieścić druty na miejscu. Nie zadałem sobie trudu, by mu odpowiedzieć ze swoją mentalnością, heren folku i tak by mnie nie zrozumiał. Pocisk smugowy z KM-u wieżyczki gwizdnął nad naszymi głowami, kreśląc łańcuchy robaczków świętojańskich w rosyjskich pozycjach przeciwczołgowych. Wśród gradu świszczących odłamków w końcu udało się nam umocować drut holowniczy wokół pierwszego spni. Obwiązaliśmy go na hakach holowniczych. Dłonie mieliśmy pocięte na kawałki, krew spływa nam z końców palców. Na sekundę puściłem drut, by podmuchać na swoje poranione dłonie. Hajdę wybuchł wyciem wściekłości. Ty leniwa świn! 你要。